Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale u mnie na kanale BJT z tej strony. Słuchajcie, wyszła aktualizacja gry na Next Gena, czyli na PlayStation 5, na Xboxa Series S, Series X i na Stadie. Mamy aktualizację gry i ja sobie przez te punkty po kolei przejdę, mniej więcej opowiem, jakie są moje odczucia w tym temacie, po czym zagramy sobie mecz w Division Rivals, żeby zobaczyć w praktyce, jak to wychodzi i czy faktycznie te zmiany zostały dokonane. Bardzo mi miło będzie, jeśli zostawicie łapeczkę do góry. No i zaczynamy! No dobra, no to przejdźmy po kolei przez te zmiany. Dodaliśmy wskaźnik zgrania pojawiający się na kartach piłkarzy podczas wyświetlania poglądu kart piłkarzy nie na swojej pozycji, czyli że jak mam na przykład lewego pomocnika na lewej obronie, to będzie pokazywało, że ma zero zgrania? Chyba tak, ale za chwileczkę do tego przejdziemy w menu i sobie to przetestujemy już. Fucie, usunęliśmy animację otwierania paczek po odebraniu kart stadionowych z wyzwań, Division Rivals, Squad Battles i nagród za mistrzostwa UD. I to jest znakomita sprawa, ponieważ chyba nic bardziej nie irytuje niż po pierwsze odbieranie nagród z zadań, z tych wszystkich wyzwań, gdzie nie można tego odebrać, wiecie, za jednym kliknięciem wielu nagród, no już mniejsza o to, ale po co te walkouty, jeśli chodzi o jakieś różnego rodzaju Tifo, czy te inne karty stadionowe, więc to jak najbardziej na plus. Usunęliśmy kilka ekranów, które pojawiały się przed rozpoczęciem poszczególnych meczów w trybie chwilę foot. No okej, no czyli optymalizują jakby ilość czasu, którą nie poświęcamy stricte na grę, tylko na jakieś głupoty, więc to jest na plus. No i jakaś kwestia z menu kołowym, działania w lewej górnej części ekranu, zresztą są dodatkowe pozycje zawodnika. Okej, spoko. No, czyli wizualne kwestie. Patrzymy kolejne rzeczy, jeśli chodzi o tego patcha. Za chwileczkę przejdziemy do kwestii związanych z rozgrywką, ale tutaj mamy jeszcze, jeśli chodzi o wyzwania budowania składu, brakowało informacji o tym, że karta jest niewymienna. Okej, to nie wiem, w których akurat nie było takiego info. No, tam w skład bazy stabilizacji wyników nie zawsze była wyświetlana prawidłowo. Jakieś tam pomniejsze zmiany. Przejdźmy do gameplayu, bo tutaj będzie się działo chyba najwięcej. Strzały pod cięgą podczas dów karnych mogą być kierowane tylko w środek bramki. Okej, czyli słuchajcie, troszeczkę utrudnienie dla strzelającego, ułatwienie dla broniącego. No bo jeśli ktoś da podcinkę, stoimy w środku, złapiemy tą piłkę, nie musimy się obawiać, że gdzieś ta podcinka pójdzie troszkę nienaturalnie, gdzieś tam po same okna. Ale z drugiej strony, czemu? W sumie? Nie może nas spróbować? To już naprawdę serio już w ogóle nie mogę spróbować? Podcinki gdzieś tam w okno, oczywiście przy założeniu, że zmniejszam sobie szansę w ogóle, że trafię w bramkę, ale aż muszę to przetestować. Czy faktycznie jest tak, że nie mogę teraz w okno strzelić? Ciekawa sprawa. Obniżyliśmy trajektorię lotu piłki podczas rzutów karnych wykonywanych podcinką, czyli będą leciały te piłki niżej. Zwiększyliśmy prawdopodobieństwo odebrania piłki odbiorem tradycyjnym. No to jest znakomita informacja, czyli jeszcze bardziej sprawiamy, że warto odbierać piłkę, warto naciskać klawisz odbioru, czyli w tym wypadku klawisz strzału na waszych kontrolerach, więc przetestujemy zaraz w praktyce, jak to działa. Zwiększyliśmy prędkość piłki przy wszystkich podaniach ziemią. Okej, czyli generalnie pod klepkę może być ciekawsza gra, a to nawet dobrze się składa, bo moja taktyka, którą miałem 20-0, jest typowo pod granie klepką. Zwiększyliśmy celność strzałów podcinką. Czyli, okej, czyli lobami. Będzie, no tak, no te loby były takie średnie w tej FIFA, a teraz może faktycznie być tak, że troszeczkę wygodnie będzie nimi strzelać. Rozwiązaliśmy następujące problemy. Bramkarze czasami zbyt szybko reagowali na niektóre strzały, faktycznie. I przez to jakieś strzały w środek wchodziły, bo bramkarz już leżał po jakiejś nienaturalnej animacji. Czasami pojedynek bark od tyłu nie prowadził do odgwizdania faulu mimo faulu. Oj, to prawda. Wiele razy miałem taką sytuację, że wydawało mi się, że jest faul, że gość mi po prostu ciągnął za koszulkę od tyłu i nie było, więc jeśli ma tu być teraz faul, to jestem za. Czasami przy próbie obrony strzałów z daleka bramkarze stawiali się zbyt daleko od linii bramkowej. True story, więc jeśli to jest poprawione, to okej. W niektórych trudnych sytuacjach w obronie piłkarze nie trafiali w piłkę głową, szczególnie jeśli naciskał na nich przeciwnik. Dobra. To brzmi też jako, powiedzmy, rzecz, która sprawi, że będzie mniej, jak to się mówi, wylewów. Podczas próby powrotu do linii bramkowej w celu obrony strzału pod cinką bramkarze mogli nieprawidłowo złapać piłkę. Nie kojarzę takiej sytuacji, ale jeśli to zostało spaczowane, to okej. Poprawiliśmy przejście między animacjami dribblingu po niedokładnym zagraniu piłki. Czyli kwestie związane z animacjami, ale też nie kojarzę dokładnie, o co tu może chodzić. Bramkarze czasami nie mogli obronić strzałów wymierzonych bardzo blisko nich. To prawda, więc dobrze, że zostało to spaczowane. Niektóre podania po ziemi mogły spowodować, że piłka przemieszczała się szybciej niż planowano. Były takie sytuacje. Piłkarze ze statystykami sprintu przyspieszenia powyżej 85 i z trzema gwiazdkami sztuczek tysięcznych nie mogli markować strzału podczas sprintu.
Oho, no to zobaczymy, czy teraz sprinty przyspieszenia powyżej 75 nie mogli, a teraz już będą mogli. No dobra, to też kwestia przetestowania. W rzadkich przypadkach zawodnik prowadzący piłkę mógł przebiec nad piłką i stracić nad nią kontrolę. Czyli generalnie wyeliminowanie glitchów. Ale na czym się skupimy, bo to mnie najbardziej ciekawi. Kwestia tak, lobów będziemy starać się podczas właśnie zagrania teraz spotkania, podczas tego spotkania, żeby postrzelać sytuację na sam lobami. Spróbujemy strzelić coś w środek bramki, żeby zobaczyć, czy bramkarz to broni. No i spróbujemy pograć taką solidną klepką, żeby zobaczyć, czy faktycznie ta klepa w tym momencie chodzi lepiej. Jest jeszcze coś związane z trybem kariery, ale umówmy się, ja nie grałem w trybie kariery bardzo dawno, więc to zdecydowanie dla ludzi, którzy tą karierę nagrywają i w nią grają. Dobra, przechodzimy myślę, że do spotkania. Wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka patch brzmi jako coś, co zdecydowanie ma poprawić rozgrywkę, więc oby tak w praktyce było. No to czas odpalić Division Rivals, czas zobaczyć, jak to będzie śmigać. Jesteśmy, można powiedzieć, już prawie że w lidze elitarnej, ale ostatnie kilka dni tutaj na PlayStation 5, na głównym koncie, nie rozgrywałem spotkań, głównie grałem na Xboxie, więc zobaczmy. Zobaczmy, jak będzie chodzić klepa, bo to jest chyba największa zmiana, jeśli chodzi przynajmniej na papierze o to, co ma się zmienić. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o to pierwsze zagranie, to zdecydowanie był mój błąd własny, więc o nic się nie złoszczę, ale tak w dłuższej perspektywie na pewno będziemy w stanie coś wychwycić. 1-0 dla rywala, bardzo ładna akcja. O ja pierdziele, ale Buda. Matko jedyna, okej Leon. Ale brameczka. Klepka, próbujmy. Ginola, Neymar, tam już wychodzi Kylian. Kylian chyba dorzuci. Świetna wrzutka i powinno być. Aj, szkoda, że nie obok bramkarza, bo tutaj oczywiście dobrze skrócił kąt przeciwnik. Niewątpliwie bardzo ładnie to zrobił. Niemniej jednak mógł gdzieś tam, wydaje mi się, obok bramkarza. Aj, a tutaj kolejna przestrzeń tutaj się otworzyła do podania. Ale troszeczkę za późno to zrobiliśmy. Teraz bardzo dokładnie, bardzo ładnie jest 2-1. Ja jeszcze się nie podniosłem, powiem wam szczerze, po tej bramce Mbappé. Też troszeczkę szok gameplayowy, jeśli chodzi o początek spotkania, no bo dość łatwo stracona bramka, ale jest 19 minuta i wydaje się, że wracamy już do swojej normalnej, naturalnej dyspozycji. No i patrzymy. Cyk, podanka. To musi się ładnie, wizualnie prezentować. I ta drużyna faktycznie gra na miarę swoich oczekiwań. Można poklepać. Można poklepać w tej FIFA, zdecydowanie. Można poklepać. I zobaczmy, co tutaj zdecyduje rywal. Myślałem, że może Rage Quit, ale sprawdzam jeszcze jego nick. Lukas, Twitch, Lukas. Ale chyba takiej osoby teraz w tym momencie nie znajdę. Nie ma tu znaczenia. Lecimy dalej. Aj, ładnie zagrał teraz, ładnie zagrał i znowu na klepkę. I znowu na klepkę, także jest to mecz, w którym no będzie co wycinać do materiału, jeśli chodzi o akcję. Na pewno nie jest to jakieś nudne 0-0. Lemar, świetne minęcie. Messi, ładne podanie przez środek. Neymar po długim, ale Alisson wyciąga ten strzał i dobrze ten strzał wyciąga, bo troszeczkę był on zbyt oczywisty. Aj, Lucio. Nasz nowy nabytek na pozycji stopera. Możliwe, że nagram jego recenzję, bo naprawdę bardzo fajna karta hero, na papierze przynajmniej, ale też słyszałem opinię od kilku prosów, że no jest wyśmienity ten zawodnik. Świetny teraz przechwyt Lucio, ale widzicie, miała ta piłka zostać pod naszymi nogami, a zamiast tego jest gol na 3-3. Także to mi się nie podobało, bo właściwie mieliśmy przechwyt, a finalnie jednak pada gol dla rywala. Klepka chodzi dużo lepiej, to fakt, ale miało być poprawiona kwestia przechwytów i dostajemy takiego gonga po przechwycie, który finalnie nie nastąpił, no bez przesady. To się nie powinno wydarzyć. Ronaldo, dobra, brawo. Tutaj wyszło dobrze, wyszło solidnie. Klepka, prostopadła będzie? Będzie, idzie. Bez spalonego, ale nie to tempo Ginoli niestety. Jest Messi. Ale Messi tutaj skasowany przez Virgila. Zasłużenie. Spróbuję jakoś ładnie wrzucić. Może damy na maksa w lewo i na maksa tak. Damy takie coś. Taką godzinę, można powiedzieć, 7:30. Trzy kreski.
Oj, to dobra wrzutka jest. To jest bardzo dobra wrzutka. No szkoda, że to nie wpadło. Ale to była świetna wrzutka. Ale też Virgil na posterunku. Jest Militao. Jest Valverde. Ładnie, ładnie. Zagraj Messi! No puść to Alisson. No nasz bramkarz tak nie broni w tym spotkaniu. Ajajaj. Ładnie. Lepunia po długi Messi! Ładnie. Podaj mu, podaj mu! Kończ! Tak jest! Świetna asysta. 4-3. Jest napędzenie tego ataku. Jest Lemar, jest Messi. Oj, Messi chyba musi spróbować dorzucić. Dawaj do Mbappe! Zamykaj! Oj, oj, oj. Szkoda. Szkoda, szkoda. Bliska była ta wrzutka. Okej, zreważował nam się rywal podobną bramką do tego, co strzeliliśmy Mbappe. Niepotrzebny pres. Niepotrzebny pres. 4-5. 4-5. Dałem pres zespołowy. No to jest właśnie ryzyko. To jeśli... Ale to było mega głupie z mojej strony. No od razu przyznaję w ogóle bez bicia. Mega głupie z mojej strony to było, bo wystarczyło po prostu pobronić to normalnie, szczególnie już na połowie własnej. Musi być 5-5, brawo. Co za mecz! Co za mecz! Ładna piłka. Messi. Aj, mogłem zrobić lepszy bolor. No dobra, no 5-5, słuchajcie. Dobry wynik na otwarcie, zabawy po patchu. Na pewno dużo się dzieje w grze. Jeśli chodzi o podania, według mnie, no ciekawie się gra te klepki, ciekawie się gra te klepki. No słuchajcie, no wolę zagrać mecz na 5-5 niż na 0-0 w tej grze, więc to na pewno na plus. Czy lepsze odbiory nie zauważyłem? Czy bramkarze gdzieś tam się lepiej ustawiają, lepiej bronią? Nie zauważyłem. Kościół, kurczę, 2 expected goals i 5 bramek, a ja 6 expected goals i 5 bramek. No dobrze, no. No tak może być, słuchajcie, no co, no trzeba dograć do Litardej przed czwartkiem, żeby tu nagrody zgarnąć. Także wbijajcie dla strumyk, bo właśnie się odpalamy w momencie, gdy ten filmik ląduje na YouTubach. Trzymajcie się i do zobaczenia.